właśnie z tej strony, słuchajcie, chcę wam pokazać jelenie i to z bardzo bliskiej odległości. Jakieś 2-2,5 metra ode mnie leży dorosły samiec, a z tyłu jest samiczka. Są tutaj inne zwierzątka, to też popatrzymy. Siup. Jaki ma języczek? Nie ma tak się przyjść na łono natury i popatrzeć na zwierzątka. Chodź tutaj te kołowite ptana, ale chodź. Noś, prawo. Patrzcie na to. Niam. No. Kokos. To nie każdy może widzieć na własne oczy. Chodź tu. Chodź tu. Jak się tutaj patrzą na nas. A ten biały jest piękny, co? Czekają. Niektóre się położyły. No ale ten biały to jest piękny, słuchaj, niesamowity, jakiś inny. Ciężko mi utrzymać kamerę, żeby mi się ręce nie trzęsły. Kormorany na 100% poleciały. Nie zębami. O, jaki mam nos piękny. Ty. Ale ta biała to jest niedobra. Ten biały to jest co? Oho, tam taka biedna czarna. Me. Me.
No co? Co? Chodzi, chodzi, chodzi. No co? No co, przystojniaku? Co? No co, maleńki? No co? Wrze, jak one wrzeszczą. Zwieratko, chodź. Chodź. Chodź, maleńki. Chodź. Zobacz, co mam dla ciebie. No, trawiec. Ale to jest dobre. Dobre to jest. O, niam, niam. Jak jesteś piękny. Dobre to jest. Masz. Jakie ma piękne rogi. Malutki. Malutki. Chcesz jeszcze? Tak? Chcesz jeszcze? Oj, 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 oj. Chcesz jeszcze? Miam, 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 miam. Jaki piękny. Jaki piękny. No, jaki ty masz fajny nosek mokry. Jaki masz fajny nosek. No. Chcesz jeszcze trawy? No. Miam, miam, miam. A to jest, co to jest potem ich młode? Nie wiem, stara. To jest chyba maleńkie, młode. Ale tam jest drugie, słuchaj. No wygląda to na młode. Co czujesz? My. No. Aj, 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 aj. No, chodź tu. Chodź tu. Chodź tu. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Dobra. Dobra, no nie, nie. Daj mi to. Zobacz. Nie, to jest dla ptaszków. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. To nie jest trawa. To jest trawa dla ptaków. Masz? Masz? Halo? Nie chcesz? O, pysek. Jak się zerwał. Boisz się pyska? Boisz się pyska? Karakcja. Boisz się pyska. Ty też jest jakiś myśliwski, że? Ty pies. Ale młody, że? A mój telefon sobie gdzie ci chodzi? Nie, mam naładowany telefon. Chodź. Nie? Jaką mamy, no?
Foxy! Foxy! A sa bojí. No to ešte 4 mesiace má. To je mladý. Ste plutko. Takže pošliśmy sobie na obiadek, zjedliśmy obiadek. Byliśmy popatrzeć na Daniela, jak już widzieliście wcześniej. Teraz idziemy przez rzeczkę takim to mostem. Tutaj mamy jeszcze rzekę i park. Obejrzymy sobie jeszcze park. Na koniec jeszcze biegamy po parku. Taki dość duży park i stare drzewa porośnięte bluszczem. Ale taka ciekawostka tam, jak widzicie, tam jest taka budowla. To nie jest taka normalna budowla. Ten park jest... Ten park jest własnością jakiegoś hrabi, czy kogo? Kogo to jest własnością? Nie wiem, jakiego to jest. Ty masz, ja nie mam. Ja go nie mam, ja sam tak masz hrabiszce. Ja no i właściciel tego parku, który już nie żyje od chyba 1890 roku, o ile dobrze pamiętam, no właśnie w tej budowie zrobił sobie kryptę i tam jest krypta z jego zwłokami. Wszystko jest zamknięte, okna są z witraży, drzwi są zamknięte, okna są pozamykane, zakratowane. Już spróbowaliśmy tam wejść do środka, nie da się. Ale piękna budowla. A park wygląda tak. To jest łąka. Tutaj mamy park. Drzewa generalnie bukowe. Ja wyjdę na górę, bo tam jeszcze chodzi się w jedno takie dosyć interesujące, ciekawe miejsce, że już kiedyś tutaj byliśmy w tym parku. To nie będziemy po całym biegać. Aha. Taki bluszczyk rośnie na drzewach, ale na innych jest więcej. Ja wyjdę tylko na górę, żeby wam pokazać, jak jest na górze. Że jesteśmy na górze. Tutaj w oddali widać takie pozostałości. Oczywiście troszeczkę zniszczone. Niewielkie fragmenty budynków, które zostały zachowane na tym terenie. Jest tutaj jeszcze kilka pomników, płot, ale myślę, że to nie jest aż tak interesujące. Generalnie jest tutaj pięknie, zdrowe powietrze, czyste, a chcę podkreślić, że znajdujemy się niedaleko miasta, a generalnie ten park, bo Daniela, który oglądaliście wcześniej, są na obrzeżach miasta, czyli z miasta trzeba wyjść, żeby sobie na nie popatrzeć, natomiast ten park jest generalnie w centrum miasta. Z jednej strony mamy klasztor, z drugiej strony mamy muzeum. Nie wiem, czy zdążymy dzisiaj jeszcze iść do muzeum, czy chcemy iść do muzeum. A natomiast tam za horyzontem... O, jakaś żabka tu skacze. Natomiast tam za horyzontem już są normalne mieszkalne budynki. Tak, ja wam powiem, byłam tutaj z moimi rodzicami rok temu, w zeszłym roku. I strasznie się im podobało. Także powolutku schodzimy na dół.